Dzień dobry. Tomasz Skiżewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w okolicy Inowrocławia na kilkunastohektarowej plantacji cebuli z siewu wiosennego u pana Mateusza. Dziś jedziemy z orondisem na cebulę. Jak państwo wiecie, w tym roku sytuacja z cebulą nie jest najlepsza. No, można powiedzieć, że cebula ma podgórkę. W wielu częściach kraju jest jeszcze w tej chwili w fazie 5-6 liści, kiedy w innych latach była już znacznie bardziej zaawansowana we wzroście. Chcąc sprzedać ją w dobrej cenie, musimy pamiętać o tym, że cebula musi wyglądać, a przede wszystkim musi być zdrowa. Sprawcą największych kłopotów w cebuli, chorobą, która najczęściej występuje na tej roślinie i powoduje największe straty, jest mączniak rzekomy, powodowany przez grzyba Peronospora destructor. I to jest właśnie czas, żeby rozpocząć ochronę plantacji cebuli przed mączniakiem, żeby cebula dała nam plon bardzo zadowalający. Podstawową metodą ochrony roślin przed patogenami, w tym również przed mączniakiem rzekomym, jest nadal metoda chemiczna. Żeby uzyskać dobrą skuteczność tej ochrony, musimy rotować środkami ochrony roślin, de facto substancjami aktywnymi, które znajdują się w środkach ochrony. Dobrą wiadomością jest ta, że w tej chwili macie państwo do dyspozycji nową substancję, Oxathia piprolinę, znajdującą się w preparacie Orondis EvoPack, łącznie z technologią Amistar. I jeszcze lepszą wiadomością jest ta, że można ten środek stosować nawet 3 razy w sezonie. W dalszej części okresu wegetacji, oprócz mączniaka rzekomego, trzeba zwrócić uwagę na ochronę przed innymi chorobami, m.in. przed alternariozą. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie mieszaniny difenokonazolu z azoksystrobiną, którą można znaleźć w preparacie Skorpion. Znajdujemy się w miejscowości Rycerzewko koło Inowrocławia. W gospodarstwie uprawiamy głównie warzywa. Powierzchnia cebuli w tym roku to 30 hektarów. W tym roku, jak wszyscy wiemy, wiosna była dosyć zimna, mokra, potem susza, ale jednak udało się fajnie to wyprowadzić. Skupiamy się dosyć mocno na ochronie roślin, począwszy od Stemphylium, które w maju zaczęło już atakować. Zastosowaliśmy preparat Skorpion, który sobie świetnie z tym poradził. Na tą chwilę widzimy zagrożenie mączniakiem. Stąd też zabiegi są wykonywane częściej. Między innymi zastosowaliśmy w gospodarstwie Orondis EvoPack. Fajnie to zadziałało, bo na tą chwilę plantacja jest wyczyszczona i zabezpieczona na dłuższy okres. Orondis EvoPack. Stosuję, polecam.